Dzień dobry. Raczej dobry wieczór. Tak, doskonale wiem o tym, że trochę zaprzestaliśmy nagrywania rzeczy. Dobrze o tym wiem. I tak samo jak wiem, że ta kamerka trochę nie nadąża z ilością klatek na sekundę. Ale z tym już musicie żyć. Także zaczynajmy. Skończyliśmy ostatnio w momencie, w którym zostaliśmy napadnięci przez tego pana. Przyda nam się. Nie umrze. Wszystko będzie dobrze, więc... A pewno nam się przyda jako ktoś, kto strzela, może uprawia ziemię, nie wiem. Zobaczymy. I tak, naszym priorytetem na pewno w tym momencie będzie wybudowanie baraków. A już na pewno wybudowanie baraku, który nam posłuży jako medyczny i więzienie. No tak, zdecydowanie trzeba będzie znaleźć za niego więzienie. Obecnie proponuję, będzie to jakieś małe więzionko. Może to tak źle brzmi. I proponuję sobie, przeprowadzimy tędy jakoś najzwyczajniej w świecie prąd. I właśnie to zrobimy. Czy to jest dobrze? Chyba tak. No i git. Aha, w ogóle nie mam tyle. No trudno. Ale tak, na chwilę obecną muszą przeżyć... Oh, fuck. No dobrze. Nie no, serio, stwórzcie kopię, bo... to będzie smutne. Aha, udar słoneczny. Nie no, super. Naprawdę, trzyma ich przyczy tylko to, że są optymistycznie nastawieni do tego, że przeżyje, że przeżyli w jakikolwiek sposób. A jak on tam sobie żyje? Okej. Uff. No tak, i na pewno 14 po... No tak, czyli trzeba znaleźć swoje priorytety i te na pewno nam się przydadzą, żeby mieć jakieś... Cholera jasna. No tak, na pewno musimy zacząć robić rzeczy. Dobra, jak tam wasze wysypianie się? Jak tam na harmonogram? Aha, oni dopiero zaczynają spać. A, to sobie przewiniemy po prostu. Rozden na pewno najpierw się wyśpi. No, Hilda też nawet całkiem spoko. I Hilda jest naszą budowniczą? Chyba tak. Tak, okej. Okay. Fajnie, akurat tutaj mamy dużo wapienia, a tutaj z wapienia sobie budujemy. Więc nie będzie to duży problem. Dobra, co ona robi? Transportuje stal do przewozu elektrycznego. Bardziej wypadałoby, żeby ktoś tutaj zaczął budować. Aha, tutaj będzie co? Śmiertelna choroba. No ale no... No karmimy go, nie? No to chyba przeżyje, nie? No przecież... Ale on ma tylko jedzonko. Nago, aha. No bo jak przyszedł taki głodupiec, no to co ja zrobię? Boże. Dobra, Wiktor, ty buduj to. Okej, okay. I Hitler... Rosen chyba nie może budować. Aha. No dobrze. Nie, lepiej... Aha, bloki granitu. Czy mam tu jakieś bloki granitu? Oprócz tego, bo nie chcę tego rozbierać, bo byłoby smutne. O, może Hilda, może tutaj rozbierz tę podłogę, to będzie przynajmniej. I to. Żeby tam zbudować chociaż jakieś drzwi, no bo serio. Masakra. I Hilda, proszę. Materiał, bloki granitu. Ale tu jest, tu są bloki. Okej. Okay. Dobra, niech będzie. Wapień. Ile ja w ogóle mam wapienia? Bo tu jest też cała do wydobycia podłoga. Cholera, mamy trochę mało tych racji żywnościowych. Śmieszne, bo tutaj siedzi z tym typem. No. Blizna dla kłód. Tam nic nie będzie. Będzie dobrze. O, czy ona będzie tu budować... Czemu ona przyszła przez całe... Okej. Okay. No dobrze. A, Hilda gra w pod... Aha. Co? Ale tu są bloki granitu. To ile tych bloków gra? Aha, 25. A jest 15. 15... Dobra. Czy Roslyn potrafi coś? Tak. Okej. Okay. I...
Czy Hilda potrafisz... O, badanie zrób super. I Hilda, proszę zbuduj tutaj drzwi, to przynajmniej przeniesiemy tego typka. Zresztą w sumie on jest w złym stanie, to może powinien trochę jednak być takim lepszym... No, w lepszych warunkach sobie tutaj koczować jednak. O, no i super. O, fajnie, fajnie. Tylko tu podłogę trzeba nie będzie zbudować. Ale spokojnie możemy zbudować podłogę z drewna, bo to jednak drewno wygląda ładnie i w ogóle... O, już może chodzić nawet. Wow. Szok. Dobra, kto ma trójkąt rekrutacji? Aha. Ale to nic. O, już nie jest jako winny, więc jest dobrze. Nie będę się na niego rzucać aż tak bardzo. I teraz tak. Kto tutaj ma najlepsze społeczne rzeczy? A tam niech, rozumiem się tym zajmuje. Okej, dobra. Niech ona się tym zajmie, że tak naprawdę Hilda ma do tego jednak plusik, ale myślę, że Rosyna jest na tyle bezużyteczna w tym momencie, że tak jakby. No i wspaniale. I tutaj można zaraz wrzucić tam więźnia, ale póki co tego nie będziemy robić, no trzeba ogarnąć coś. Drewno. Ale ty buduj to lepiej, nie tam. To ma większy priorytet. Musi coś jeść. I te trucho, co tutaj było... Tak, już gnije. No... Nie, no nie jest źle w sumie. Jest fala gorąca, w nocy jest całkiem chłodno, więc... Więc naprawdę nie jest źle. Uff! Co? Czy coś tutaj się zniszczy? Nie. Jezus. Co? Czemu to walnęło? Jezus. Co tu jeszcze można było wyciąć? O, na pewno to można wyciąć. Nie. To i... Dobra. 71, nieźle. O, dokładnie tak. Kurwa, przestań budować. Tu masz 100 rzeczy do zrobienia. Rozyn, możesz to robić, możesz powycinać trochę drzew. Trochę ci to zajmie, ale to nie problem. Bo jak potrzebujemy tego. Bo zaraz 4, o. Mhm. No tak, proste dania, poproszę. Do uzyskania, no może być 10. Czy rozen możesz to zbierać? Tak. No dobra. To chociaż tyle. Czy nie jest aż tak bezużyteczne, jak myślałam. Bardzo dobrze. A to będzie ścinać trochę czasu. Wiktor, co ty? Aha. No. Trochę jej to zajmę. Aha, to Hilda zdecydowanie powinna się tym zająć. No dobra, trochę nie stonks. Ale okej, tam też się muszę nauczyć. Rozyn nic nie robi cały dzień, więc... No. Czemu budujesz, kurde, krzesło, jak tutaj ma... Oh. Ha! Wiktor i Rozyn są parą. Czy będą chcieli spać razem? Okej. Okay. Możemy zbudować sobie łóżko. Podwójne. Luksusowe. A, my drewna nie mamy. A może mamy... No dobra, najprościej jest z drewna robić po prostu. A to się po prostu rozmontuje. Przynajmniej jedno się rozmontuje. Czy oni kopią wreszcie to? Czy Hilda? Podłogę rozbieracie, bo to najszybciej, kurde. Dobra, w taki sposób na pewno dużo szybciej zbudujemy, więc jest fajnie. Nie jest źle. I uda nam się zbudować na pewno ściany. A ściany nam się przydadzą tutaj. Nie mamy jedzenia. Ale za to mamy te stworzenia. I czy one są bardzo... O, no nie można spokojnie polować. Fajnie. Wiktor... dobra, zapiszę, bo to różnie bywa. Czy Rosen, czy ty możesz...
Yeah. No i elegancko. Aha, i teraz trzeba będzie... Trochę przypał. Dobra, zrobimy tutaj obszary i składowisko. Dobra, w dupie. I tu będzie żywność i zwłoki zwierzęce, tak. I kto tu miał gotowanko? Gotowanie 1, 0. A, Wiktor. A, Wiktor śpi. Chyba ten śpi. Czemu Wiktor śpisz na podłodze? Ale. No, i dobra. Czy Wiktor, czy ty już się wyspałeś? No dobra. Czy my. O, mamy, super. Zecenia. Poćwiartuj stworzenie bez końca. Dobra. I Wiktor. Tak, ubito. Przynajmniej będzie jakieś jedzonko, na szczęście. Przynajmniej będzie trochę mięska. Teraz ten obszar trzeba będzie troszkę powiększyć. No i na pewno trzeba będzie wyczyścić. Hilda, jak się czujesz? Hilda, jedzenie, rozrywka. Rozen nie może tego sprzątać. Ale to Wiktor to może potem posprzątać. Więźń. Okej, on tym się będzie powoli kisił. Bo spokojnie tutaj można mu dać dla więźniów. I wtedy Rozen przeniesiesz go. No i git. No i fajnie. Bardzo dobrze. Bo trzeba będzie przenieść te kawałki tutaj, ale przynajmniej teraz mamy do odzyskania normalne łóżko, więc fajnie, fajnie. Przeniesiemy to może tutaj, żeby nie było aż tak po prostu strasznie. No i może być. Niedobrze. Przydział, harmonogram. Jest. To jest to. Co? Jest noc? Nie, teraz tylko godzina, to pasuje 11 jest. Dobra. I będziemy mieć troszkę rozrywki. O, czy można z nim handlować? O, można z nim handlować. Społeczne miała chyba rozum. Okej, okay, handluj z nim. Handluj z tym. Zdecydowanie z tym handluj. Dobra. Co możemy mu sprzedać? Maska wojenna. A, mamy trochę srebra. Chociaż coś. Możemy sprzedać łuk. Trochę leków ziołowych. Możemy kupić. Akceptuj. Co ty, typie, robisz? Typie. Buduj to. Bardziej się to przyda. Podłogi. Usuń podłogę. O! Zajebiście. No i super. I Wiktor... Tak, gotuj, gotuj. Zdecydowanie gotuj. Bo nam się to mięsko zaraz zepsuje, a możemy sobie spokojnie wygotować więcej nawet. Nieźle. Oczywiście oni pewnie będą dużo bardziej zachwyceni, kiedy damy im... No, trochę... lepsze rzeczy, ale nieźle. Tu jest... Tak, no, tu jest ciepło, to prawda. Co trochę nie jest zbyt fajne. Dlatego najpierw tutaj zrobić jeszcze... Aha, taki tunel sobie zrobimy. Z... W zasadzie będzie prościej dużo, bo tu mamy dużo wapienia, więc spokojnie możemy sobie zrobić z tego wapień, tylko trzeba będzie z tego potem robić płytki, ale tuż tam mniejsza. No może powiedzieć z wapienia, no. Jak już, to już. Taki zrobimy sobie tunel i tutaj będzie to się chłodzić. I tutaj będzie ten. I tu zrobimy sobie krateczki wentylacyjne. Rzeczywiście zaraz tak się skończy lato, więc to w sumie nie będzie duży problem, ale mimo wszystko typie przestań się bawić tym statkiem. Statek tutaj w ogóle nic się z tym nie stanie. No przynajmniej są na jedzeni, to nie jest złe. Tylko trzeba będzie mu potem to wynieść. Hilda, czy mamy gdzie to przenieść? Jakby to ująć... Mamy już wbudowane. Wow, mamy wbudowane. To dobrze. I to zrobimy na minus 4, może być minus 5, spokojnie.
I tutaj damy podłogę z... Najpierw było beton albo coś, co w ogóle jest... najpierw sterylne płytki, nie? Tylko te sterylne płytki nam się... No, trochę czasu jeszcze minie, zanim będą, więc niestety, ale... Dobra, usuń i weźmiemy sobie tutaj obszar składowisko i to wszystko jest składowisko i to będzie nasza lodówka, która się wreszcie przyda. Przecież wszystko i damy tutaj zwłoki. W taki sposób będzie ok, ale mięso jak najbardziej również, tylko nie wiem czy mięso, czy oni czą... Nie, to jest jako surowe jedzenie, tak? Tak, dobra. Ja po tutaj sobie przyniosą jedzenie na koniec, dobrze. To się chyba nie psuje tak łatwo, nie? Dobrze. Nieźle. Jest nawet ok. Aha, to może weźcie to w jakoś spalcie czy coś. Jest nawet ok. Rozum prowadzi badania. Ciekawe, jak ten typek się. Kiedy my go będziemy mogli wreszcie jakoś zrekrutować? Jedzenie bez stołu. Aha, no tak, musimy mu dać jakiś stół. Nie bądźmy jakimiś dzikusami. Stół. A, taki. Nie no, oczywiście, czy... Powinniśmy zrobić osobne braki tak naprawdę do niego, ale póki co niech będzie. Niech tam ma chłopak jakiś tutaj chociaż coś od życia. Jakiś tam stolik, żeby mógł sobie jeść. O! No nie, tego zdecydowanie nie możemy teraz rozwalić. Ale spoko. Niedługo nam się uda zrobić w ogóle drzwi. Czy mamy tutaj wystarczająco dużo materiałów? Na pewno możemy sobie zrobić drzwi z... nie z granitu, tylko... Z łapienia możemy wszędzie wamić drzwi. Musimy w ogóle wykopać jakieś żelazo. O kurde, tutaj nie widzę żelaza, to jest trochę problem. To jest wapień. To jest tylko machinery. To jest... W ogóle złoto. O, tu jest prasowane żelazo. A gdzieś bliżej? Tutaj jest... A, tu jest żelazo, spoko. Spokojnie, to możemy sobie wykopać. Przynajmniej kazać im to wykopać. Hilda, potem to wykopiesz. No tak, musimy im zbudować na pewno. O, mają rano łóżko. Fajnie, fajnie. Właściciela. Wiktor i Roslyn. Dobra, fajnie. Więc spokojnie możemy to przenieść. A gdzieś tutaj na przykład. Czemu? Jak to? Za mało? No niech będzie. No tak, musimy na pewno zainwestować jakieś rolnictwo. W ogóle zapomniałam o rolnictwie, Chrysty Panie. Chyba, że znaczy, no, bo tutaj mamy fajne rzeczy, nie? Tylko to trzeba wszystko będzie usunąć. To było niemądre z mojej strony. Zobaczymy sobie pole uprawne. I tutaj zasiejemy sobie ziemniak? No może być ziemniak. A tutaj weźmiemy sobie na pewno kukurydzę. Może być. Oczywiście mamy za mało kolonizowa takie rzeczy, no ale to już tam... O! Przyjaciel! Ej, fajnie. To bardzo miłe w sumie. W ciemnościach, uff. Jak tam ten? Aha, i to po prostu powinno budować, dobra. Okej. Dobra, zrobię przerwę. No więc tak, zrobiliśmy lodówkę. To już coś. Oczywiście zbuduję tam podłogę, no bo takiej może być. Mamy prowizoryczne więzienie, więc jest dobrze. No jeszcze musimy zagospodarować dużą część tego wszystkiego i prawdopodobnie jak coś by nas teraz zaatakowało, to... No nie, w sumie to raczej tak powoli się rozrasta, bo jesteśmy na... takim poziomie trudności. A nic. Dobrze. To na ten moment dziękuję. I jako song of the day damy piosenkę od pani Dua Lipa. Tytułu nie pamiętam, ale to jest wykonanie live, które jest bardzo ciekawe, także tutaj właśnie po prostu pojawi gdzieś na ekranie. I dziękuję. Pa, pa.